Witajcie kochani, dzisiaj pokażę Wam jak posadzić te oto piękne wrzosy. Zapraszam do oglądania filmiku. Wybrałam tutaj takie nasłonecznione miejsce koło iglaków, w którym będziemy zaraz sadzili wrzosy. I to jest miejsce, które będziemy musieli przygotować. Tak na razie się prezentuje. Miejsce na nasze przyszłe wrzosowisko mam już wybrane. Ja aktualnie stoję na jego tyłach. Jak możecie zauważyć, mam tutaj wrzosy różowe i wrzosy białe. Moje wrzosy nie wyglądają może najlepiej, bo są z odzysku. Kupiłam je po 2,50 za doniczkę, ale mam nadzieję, że uda mi się dać im drugie życie. No i tak właśnie sobie rozplanowałam. Chciałabym, żeby tak wyglądała finalnie nasza kompozycja. Trzeba pamiętać, aby zachować między wrzosami odpowiednie odległości. Ja do tego użyłam takiego oto patyczka, który ma gdzieś około 30 cm i staram się, żeby między doniczkami właśnie była taka odległość. Stanowisko dla wrzosów musi być słoneczne, a tutaj niestety uniemożliwia nam to jedna z gałęzi tego drzewka, więc zaraz zajmę się jej wycięciem. Musimy wyjąć nasze wrzosy z doniczek. Wyciągamy delikatnie. Jak widzimy, mamy tutaj bardzo ładny system korzeniowy i musimy namoczyć w wodzie nasze wrzosy, żeby się dobrze napiły. I wyciągamy po kolei wszystkie doniczki i namaczamy przynajmniej przez godzinkę. Wrzosy już dobrze nam nasiąkły wodą, dlatego wyjęłam je z kasterki pełnej wody. Wody tej jeszcze nie wylewam, ponieważ wykorzystam ją do podlania naszych wrzosów w późniejszym etapie. Jak widzimy, wrzosy już jakby są dużo niżej usadowione, no bo już nie są w doniczkach, a są w wykopanych specjalnie dołkach. Dołek musi być przynajmniej dwukrotnie większy od doniczki. Tak to się u mnie prezentuje. W tym momencie dobrze byłoby, gdybyśmy mieli torf bądź kwaśną ziemię i po prostu delikatnie podsypać przynajmniej garstką ziemi bądź torfu każdy wrzos. No ja niestety nie mam tego torfu, a że mam niedzielę, to już nigdzie takiego worka nie zakupię. Wam jednak radzę nie pomijać tego etapu, no ja z konieczności nie mam innego wyboru. Niemniej jednak w tym miejscu niedawno również coś sadziłam, co niestety się nie przyjęło, więc miejsce to już jest podsypane dobrą ziemią. No i teraz będziemy obsypywać ziemią każdy z wrzosów i po prostu zajmiemy się sadzeniem. Bryła korzeniowa jest mocno nawodniona. Musimy ją trochę rozpulchnić, żeby uwolnić korzenie. Delikatnie. Może wygląda to trochę brutalnie, ale dzięki temu wrzos nam się ładnie rozrośnie. Celujemy w dół naszego dołka i obsypujemy ziemią naokoło i delikatnie ugniatamy. I tak postępujemy z każdym wrzosem. Trochę musimy je tak tutaj porozrywać. Delikatnie, nic mu nie będzie, możecie mi zaufać. I pamiętajmy jeszcze, żeby tutaj nie sadzić, jak tutaj możecie zauważyć, góra powinna troszeczkę wystawać, tak? Nie do samego końca, żeby góra tej doniczki, znaczy góra tej ziemi, która była w doniczce i gdzieś centymetr dookoła, powinien jednak odrobinkę wystawać. Pamiętajmy o tym. Tak właśnie prezentują się wrzosy bezpośrednio po posadzeniu. Teraz je jeszcze tylko podlejemy i obsypiemy korą. Pamiętajmy, aby obsypać nasze wrzosy korą. Jest to bardzo ważne, ponieważ kora długo trzyma wilgoć i dzięki temu nasze wrzosy będą lepiej rosły i nam nie wyschną. Obsypujemy wszystkie. Ja tu mam jeden worek, myślę, że na taką ilość wrzosów idealnie on mi wystarczy. Mam nadzieję, że mój filmik przypadł Wam do gustu i również tak jak ja we wrześniu posadzicie wrzosy, by pięknie prezentowały się w Waszym ogrodzie. Dziękuję za oglądanie i życzę miłego dnia.